Zanim zaczniemy, łapcie arta od Martyny. Wasze ostatnie arty przebijają uroczość Over 9000. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Zdarza się wam czasem mieć prorocze sny? Sny, w których w powykręcany sposób udaje się wam przewidzieć coś, co zdarzy się potem? Jeśli tak, znaczy, iż wchodzicie na pierwszy z wielu stopni do oneiromancji. Oneiromancja to sztuka podobna do wróżbiarstwa oraz jasnowidzenia. Polega na przewidywaniu przyszłości poprzez sny. Oneiromanci potrafią kontrolować prorocze sny oraz zmieniać je w niemal świadome, dzięki czemu często przewidują coś, co może się stać. By oneiromanta mógł działać, musi jednak poznać wiedzę na temat symboliki, ludzkiego mózgu, psychologii oraz ludzkości, by mógł odpowiednio odczytywać informacje. Jeśli nabywa wprawę w owych dziedzinach, będzie mógł znajdywać przedmioty, odwiedzać miejsca, w których nigdy nie był, oraz przewidywać przyszłość. A wszystko co? We śnie. Oneiromanci jednak nie zawsze pamiętają swoje sny. W końcu jesteśmy jedynie ludźmi. Więc jeśli macie zamiar tego spróbować, polecam trzymać przy łóżku notes i spisywać do niego wszystko, póki pamiętacie to, co chcecie zapisać. Jest to również o wiele bardziej cywilizowane od sztuk wróżenia, jak na przykład antropomancja. Prawda? A wy? Macie prorocze sny? Możecie podzielić się tym w komentarzach. Tymczasem jednak mówił do was kot. Teraz zwijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.